to, co tu trzymam w dłoniach, jest przedmiotem tego odcinka, da wam największy błysk, jaki możecie tylko uzyskać z wszystkich kosmetyków, jakie istnieją. Dowiecie się dzisiaj wszystkiego na temat folii na oko i jak osiągnąć taki efekt, a nie żeby było tak, sypało się, ciągnęło was i w ogóle było tak świecące, ale było to. Folia na oko to dość nowy produkt, nie jakiś taki, wiecie, super nowy, ale jednak jest z tych nowszych. I przez to, że jest sypki i przez to, że jest bardzo lekki i ma różnej wielkości drobinki itd., itd., wiąże się z nowymi, można powiedzieć, wyzwaniami, których już po tym filmie kompletnie nie będziecie mieć, bo po prostu dowiecie się wszystkich myków, które ułatwiają pracę z nią. Koniecznie musicie zajrzeć do, moim zdaniem, totalnej królowej folii na oko, czyli do Kamili Patyny. Ona już od dawien dawna używała takich właśnie, tych pierwszych, czyli od Tami Tanuka, które też wam tutaj pokażę. I ona ma to opracowane po prostu sztos, więc zajrzyjcie do niej na Insta i popatrzcie, jakie cuda można właśnie z takich folii zrobić, bo to jest naprawdę na maksa unikalne. Folia jest o tyle fajna, że nie tylko możecie ją zastosować tak jak właśnie w Kamili makijażach, czy tak jak dzisiaj mam, czyli można powiedzieć w taki bardzo przewidywalny sposób, ale może taka folia być małym akcentem, na przykład wewnętrznym kąciku oka, tak jak mam tutaj na zdjęciu. Więc nie musicie myśleć o tym jak o takim dużym przedsięwzięciu do takiego full makijażu, tylko też o takim jakimś małym akcencie. Wiem, że dla niektórych ta folia może wyglądać jak dokładnie ten sam produkt, który stosujemy na paznokcie do hybryd. I w pewnym sensie tak, wygląda bardzo podobnie, ale chcę zwrócić waszą uwagę na to, że to nie jest ten sam produkt i ta, która jest na paznokcie, może bardzo źle działać na wasze oczy. Produkty z kolei dedykowane do oczu oczywiście są niestety droższe, ale wiecie, że są one na pewno bezpieczne, więc tutaj nie róbcie kompromisów. Dlatego, że ten produkt jest bardzo lotny, bardzo lekki i może wam się coś stać w oczka, ale tego nie chcemy. Dwoje oczu to jest idealna ilość oczu na jednego człowieka. Nikt jeszcze nie wymyślił wersji sprasowanej, jeśli chodzi o te folie. Wiem, że te cienie turboty z Glam Shopu w miarę dają ten efekt i dają taką taflę i mają te takie większe kawałki, ale nadal ta folia jest mocniejsza, ma jeszcze większe, jakby jeszcze bardziej można się wyświecić, więc można powiedzieć, że w tym momencie na rynku kosmetycznym jest to produkt, który świeci najmocniej, zdecydowanie. Do tego jest interesujący. Folię rozpoznacie po nieregularnych fragmentach. W słoiczku znajdziecie mniejsze i większe płatki, które są, można powiedzieć, tak trochę na... wyglądają jak takie miniaturowa zbita szyba, o tak, coś takiego, albo taka miniaturowa, wiecie, zbita kałuża, która była zamrożona. Są mniejsze, większe fragmenty i to one właśnie dają ten niepowtarzalny efekt. No i znajdziecie takie folie, które oczywiście mają piękne, holograficzne. Są takie, które są holograficzne, tak producenci mówią, ale dużo znajdziecie takich jak żuczki, które super opalizują i mają co najmniej trzy kolory, które wyglądają przepięknie i których oczywiście piękno nie jest w stanie się ukazać w kamerze, bo jest tylko postrzegane na żywo przez prawdziwe ludzkie oko. Ja bardzo wam polecam te, które przede wszystkim są jasne, które mają delikatną barwę albo są przezroczyste i właśnie opalizują, bo one są bardzo uniwersalne i jesteście je w stanie położyć w sumie na każdy dzień, na każdy makijaż i one zawsze się fajnie wtopią, bo to światło będzie grało główną rolę i będą się wybłyszczać wtedy, kiedy łapią błysk. Takie, które mają bardzo mocny kolor, że drobinki są, wiecie, bardzo ciemnogranatowe, wręcz czarne, one są trudniejsze i one najlepiej wyglądają, kiedy pod spodem macie kolor, kolor płatków, na które te płatki się nie wypłyszczają, czyli na przykład czarny smokey eyes. Moim totalnym ulubieńcem jest ten produkt i to jest Glam Shop w kolorze cukrowy szron. On jest właśnie totalnie przejrzysty, płateczki są zupełnie niezauważalne, ale odbijają światło na cztery kolory i wyglądają naprawdę przepięknie. Jest to jeden z piękniejszych produktów tego typu, jaki widziałam i na pewno taki o największym spektrum koloru.
Inne marki mające folię tego typu to na przykład pigmentowe Love, Femme Fatale. Trochę nigdy nie wiem, czy która to jest nazwa produktu, nazwa marki. W każdym razie na pewno wiecie, o co chodzi. No i oczywiście Tami Tanuka. Folie nie są w sumie intuicyjnym produktem, jeśli chodzi o ich stosowanie. Dlatego chciałam Wam tutaj przedstawić, pokazać, co i jak można zrobić źle i jak uniknąć właśnie niefajnego efektu. No, ale dobra, na czym polega ten efekt, którego nie chcemy? Nie chcemy na pewno, żeby produktu było na tyle dużo, że zacznie nam się rolować powieka. Co oczywiście wiąże się z gigantycznym dyskomfortem, bo my czujemy, że tam nam coś skleja, ale dodatkowym minusem oprócz tego dyskomfortu jest to, że często po jakimś czasie ta folia się zaczyna kruszyć i spada nam na rzęsy, spada nam na powieki i no nie jest fajnie. To jest po prostu początek małego dramatu. No więc nie używamy palców. I to uważam, że jest nieintuicyjne, bo produkty tego typu zwykle super wyglądają, pięknie się wyświecają i w fajnie kontrolowany sposób można nałożyć palcem. Palec nie jest też dobrą metodą z tego względu, że kiedy nim aplikujemy folię, to ona przykleja się w sposób taki bardzo odgraniczony, czyli bardzo ciężko jest zrobić przejście między dużą ilością tego rozświetlenia, a potem tego momentu, kiedy ona sobie powolutku ładnie znika na no tam, gdzie chcemy, żeby znikała. W moim przypadku tutaj, wiecie, w górę, żeby nikła i żeby na boki też coraz mniej jej było. Jest to bardzo trudne, ale słuchajcie, bez problemu uda się to zrobić w sposób fajny i kontrolowany przy pomocy pędzla. Już Wam tłumaczę jak. Najpierw musicie mieć coś, na co przykleicie ten produkt, bo folia jest bardzo, bardzo suchym produktem, nie zostanie w ogóle na Waszej powiece. Prędzej przyklei Wam się do palca, bo macie go, wiecie, lekko spoconego i w ogóle. Więc zostanie cała na paluchu, czy na czymkolwiek, nie zostanie na powiece, która ma cień na sobie, czyli która jest kompletnie też sucha. Możecie użyć, można powiedzieć, typowej bazy pod cienie, która jest przezroczysta. Możecie też użyć glitter primera z NYXa. On jest właśnie też przejrzysty, jest całkiem w porządku, ale jest dość gęsty i często, jeśli macie bardzo duże cieniowanie pod spodem, to ta baza może Wam delikatnie ściągnąć to cieniowanie. Kleje do rzęs, takie jak Duo, często zauważyłam, że są zbyt mocne. Bardzo łatwo o efekt taki naprawdę mocnego skawalenia się tych malutkich płatków, chociaż klej Wam tak przytrzyma, że absolutnie nic nie puści. Ale też bardzo dobrze Wam przytrzyma właśnie albo NYX Glitter Primer, albo Glam Glue, czyli klej, można powiedzieć, do brokatów, który jest w formie żelu z Glam Shopu. I on jest świetny, bo on ma bardzo małą tendencję do tego, żeby ściągać Wam cieniowanie, nawet jak macie tam super, wiecie, blendowanie, takie on point, to naprawdę ten Glam Glue jest bardzo grzeczny, nie zabierze tam, nie zepsuje Wam nic. I ja bardzo mocno polecam używania pędzla do nakładania i folii, ale też bazy. W czym lepszy jest pędzel od palca? Zdecydowanie w tym, że rozprowadzi Wam i bazę, a potem folię w sposób bardzo nieregularny, a zarazem kontrolowany. Kiedy nakładacie bazę przy pomocy puchatego pędzla, takiego jak do blendowania, to możecie troszeczkę więcej jej dać na środku oka, a potem samej tej bazy, do której przykleją Wam się drobinki, cieniować, żeby było jej coraz mniej tam, gdzie chcecie tego produktu mieć po prostu mniej. No i podobnie robimy właśnie z folią. Ja bardzo lubię nakładać ją na ten sam pędzel, którego używałam wcześniej, zwykle puchaty, taki do blendowania. On, kiedy jest już pokryty lekko jakimś klejem, jakąś bazą, to fajnie, delikatnie przyczepię do siebie drobinki. Uważajcie tutaj. Nabierajcie tego produktu bardzo, bardzo mało. Dosłownie, żeby te końcóweczki włosów ledwo zamaczały się w te małe płatki, bo inaczej będzie ząg. Uwierzcie mi, że małe kroki tutaj naprawdę dają radę. No i co robimy? Przykładamy je delikatnie, najpierw od miejsca, gdzie chcemy, żeby błysku było jak najwięcej, w moim przypadku na środku powieki, no i potem delikatnie przykładam troszkę w górę, trochę na boki. Jeśli widzę jakieś miejsca, gdzie chciałabym więcej błysku, ale drobinki się nie przyklejają, to albo robię nowe zamoczenie, bo po prostu już zniknęły one z pędzla, albo dokładam odrobinę bazy w to miejsce. I stosowanie takich małych kanapek,
troszkę bazy, troszkę błyskotek, jest najlepsze. Daje Wam super kontrolę, nie przedobrzycie z tym. Pamiętajcie tylko, żeby robić tap, 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 tap. Żadnego pocierania, żadnego wcierania, żadnego po prostu klepiemy, wklepujemy. Zobaczyłam, że jednej małej rzeczy Wam nie wspomniałam. Produkty typu Duraline dla mnie są troszkę za bardzo wodniste. Nie są tak komfortowe jak bazy, więc nadal moim pierwszym wyborem będzie zawsze Glam Glue, a drugim jakakolwiek przezroczysta baza na powieki. Dadzą radę, bez problemu. Jeśli bardzo, bardzo, bardzo lubicie robić najpierw twarz, a potem oczy, polecam Wam w czasie klejenia dać lusterko na blat i łeb w dół, więc wszystko, co spadnie, jak nakładacie, to spadnie po prostu na lusterko. Bo jeśli Wam coś spadnie na twarz, to zdecydowanie najpierw puchaty pędzel czysty, żeby spróbować zabrać. Jeśli to nie działa, to odrobinka taśmy klejącej, bierzecie takie i próbujecie złapać to na mini taśmę klejącą. Nigdy Beauty Blender, nigdy palec, bo to po prostu Wam się dosłownie wtopi w skórę i nie będzie chciało już po prostu zleść. Słuchajcie, tyle walki z tym makijażem, żeby osiągnąć te wszystkie efekty. Kurde, tyle zasad do zapamiętania. Ale wszystko się liczy, potem komfortowo można nosić, zapomnieć, że się ma cokolwiek na powiekach, nic nie spada, wszystko. A wszystko, co ma, to błyszczy. O, bo ma błyszczeć tam, gdzie chcemy, żeby błyszczało. Inny sposób na opad. Błyszczący, trochę jak błyszczące piegi, których nie chcemy, to żeby po prostu zrobić najpierw oczy, a potem resztę twarzy, tak jak ja dzisiaj zrobiłam. Oba te sposoby są git, oczywiście wybieracie to, z czym czujecie się najbardziej komfortowo w danym momencie, bo tylko to się liczy, prawda? Dziękuję Wam, do zobaczenia. I oto inne tutaj makijażowe filmy. Jak pomogłam, to kciuk w górę!